Panie ministrze, czy po tym, co stało się we Francji, możemy przypuszczać, że tak co jakiś czas, co kilka tygodni, co kilka miesięcy będzie wyglądał nasz świat, nasza Europa? Mam nadzieję, że nie. Trzeba pamiętać przecież, że po ataku na Nowy Jork, na World Trade Center i Pentagon, jednak mieliśmy wiele lat właściwie spokoju. Później, oczywiście, były ataki zarówno w Madrycie, jak i w Londynie, ale one też w końcu nie pociągnęły za sobą jakiejś fali kolejnych ataków. Państwo Islamskie w ogóle też w swoich ambicjach chce odwojować to, jaki miało zasięg jeszcze gdzieś tam w wieku X, czy, czy XI. W związku z tym nie sięga, Aż tak daleko, jak poza ocean, czy nawet do terytoriów Polski. Na początku wydawało się, że oni się rozprzestrzeniają jak burza, tak jak to było w VII wieku, wtedy, kiedy pojawił się Mahomet i cały, cała religia islamska. W tej chwili raczej oni są w defensywie. Mam nadzieję, że to się utrzyma, a utrzyma się, jeżeli Rosja, także i Rosja, zabierze się za zwalczanie państwa islamskiego, a nie zwalczanie tych bardziej umiarkowanych, Grup, które próbują usunąć Asada w Syrii. Trzeba pamiętać, że tutaj nie chodzi wyłącznie o stanowisko Zachodu, tu chodzi także o stanowisko partnerów w krajach arabskich, takich jak Arabia Saudyjska. Bo prawdę mówiąc, jeśli myśleć o zwalczeniu tego państwa islamskiego, to, to nie może być dziełem wyłącznie krajów zachodnich, które przecież ograniczają się i słusznie zresztą wyłącznie do ataków lotniczych. Trzeba będzie tutaj mieć zaangażowanie na samym terenie, a więc jak to mówią Amerykanie, boots on the ground, i te buty mogą być tylko butami islamskimi. Myślę, że jednak Polska nie jest dla terrorystów krajem szczególnie interesującym do podjęcia tego rodzaju działań, dlatego że Polska, jeżeli coś takiego by się stało w Polsce, to światowy odbiór takiego zamachu byłby znacznie słabszy niż podobny zamach podobnej skali i podobnych o podobnych tragicznych skutkach we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, ze względu na słabą atrakcyjność, że tak powiem, Polski jako terenu. A także i ze względu na to, że tutaj społeczność w ogóle muzułmańska, czy też środowisko, w którym mogłoby jakoś sprzyjać tego rodzaju działaniom, jest znikome, to myślę, że niebezpieczeństwo nie jest takie duże i ja bym się specjalnie nie obawiał. Nie możemy traktować Unii Europejskiej jako coś, jako takiego źródła, z którego solidarność ma płynąć do nas. My także musimy pokazywać solidarność wobec innych. I w sytuacji takiej, jaka jest, tego rodzaju krok z naszej strony, Mianowicie przyjęcie tych uchodźców w tak niewielkiej stosunkowo ilości oczywiście był rzeczą absolutnie konieczną. Trzeba pamiętać, że do Polski napłynęło około ponad 80 tysięcy Cze Czeczenów, którzy są przecież muzułmanami bardzo radykalnymi zresztą, i to nie spowodowało żadnych zamachów w Polsce. W związku z tym nie wpadajmy w ogóle już w taką panikę, i jak już powiedziałem, pokażmy, że po prostu jesteśmy Europejczykami, którzy nie tylko oczekują od innych krajów europejskich wspierania naszego, naszego rozwoju. Ale także pokazują solidarność z nimi. Europa, Niemcy także, wcale nie są gotowe do przyjęcia takich emigrantów ekonomicznych. Są gotowi do przyjęcia, ale też czasowo, a nie na stałe, tych, którzy uciekają przed zagrożeniem w swoim własnym kraju. Ale przecież jeśli to zagrożenie minie, to oczekujemy wszyscy, że oni do swoich krajów wrócą. Chodzi tylko o to, żeby stworzyć taką sytuację w ich właśnie krajach pochodzenia która by po prostu ich powrót umożliwiła.